Yes, doktor Gray, we love you. Doktorze Gray, bardzo pana kocham. O, bardzo mi miło. Mam do pana pytanie. Będę je odczytywał bardzo wolno i wyraźnie, bo to jest pytanie ogromnie ważne. Drogi doktorze Gray, grupa uczniów w Polsce planuje zorganizować strajk uczniowski w marcu 2022 roku. Celem strajku jest, aby na zawsze skończyć z uczeniem przymusowym. Czy aprobuje pan strajk jako formę walki o wolność w edukacji? Czy byłby pan gotów oficjalnie zaaprobować taki strajk? W przypadku sukcesu marzy nam się reakcja łańcuchowa, która się rozejdzie po wszystkich krajach świata. Wow, to niesamowite! Przecież to wymaga ogromnej odwagi, żeby dzieci organizowały strajk. O, na pewno ich będę wspierał i oficjalnie wyrażam swoje wsparcie. Popatrzmy na historię Ameryki. Co się dzieje, kiedy ludzie walczą o prawa człowieka? Na przykład, kiedy czarnoskórzy walczyli o swoje prawo, żeby iść do szkoły, czy żeby móc głosować. Albo wolność w wyborze miejsca zamieszkania. Za każdym razem część tej walki spadała na tych, którzy są uciskani. Musieli protestować i buntować się. Tak było z prawami czarnoskórych, kobiet, LGBT. To właśnie protesty uciskanych sprawiają, że mamy największy postęp w respektowaniu praw człowieka. That's been a big part of every improvement in human rights. We have the problem. Wielkim problemem jest to, że dzieciom jest bardzo trudno powiedzieć, że tu chodzi o ich prawa. Przede wszystkim wierzą dorosłym. Wierzą, że dorośli robią wszystko w interesie dziecka. They often are convinced that what they're being asked to do or required to do is for the best of them. Dzieci nie czują, że mają prawo głosu i mają prawo powiedzieć, o co im chodzi. Ale jeżeli istnieją młodzi ludzie, którzy mają odwagę powiedzieć prawdę, to miałbym dla nich ogromne uznanie. Co ciekawe, dorośli mają ogromną sympatię wobec dzieci. Dorośli mają naturalne zasoby sympatii dla dzieci. Przecież dorośli wymagają od dzieci chodzenia do szkoły nie dlatego, że ich nienawidzą. Oni po prostu błędnie myślą, że szkoła dzieciom służy. Mamy to w naturze, że mamy więcej tolerancji i miłości do dzieci niż mamy do dorosłych. Jeżeli dzieci mówią, że szkoła ich gnębi, że utrudnia im rozwój, szkoła odbiera mi radość życia, utrudnia eksplorację świata. Wielu dorosłych się szybko przekona i posłucha. Tak, w 100% będę popierał strajk uczniowski. Jeżeli mogę się przydać, będę bardzo szczęśliwy.